Szanowni przyjaciele, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Moje drodzy, dzisiaj chcę nagrać film. Nagrywam film, który wynika z konsultacji i z nowego święta, które mnóstwo ludzi obchodzi, a mianowicie Halloween. A wszystkich zmarłych, święta, święta, wszystkich zmarłych, ja robiłam film, znacie moje zdanie i jak czytałam, większość, ale to zdecydowana większość, podtrzymuje moje poglądy i mam nadzieję, nie tylko podtrzymuje, a tak się zachowuje podczas świąt wszystkich świętych, czyli producentów gwiatów i zniczy. Ale pojawiło się od iluś tam lat nowa głupota, bo inaczej nie nazwę, Halloween, która wciąga w tą zabawę mnóstwo ludzi, głównie dzieci i młodzież. No, ale dzieci bez rodziców nie zrobią tego święta. Rodzice pomagają w tym, w tej zabawie. Ja będę zwracać się do rodziców, którzy akceptują i popierają taką zabawę. Kochani. Czy wy zdajecie sprawę, na co wy narażacie swoje dzieci? I co dzieje się podczas tak zwanego święta Halloween? A co się dzieje, zapytacie. Da wszystkie niskowibracyjne istoty zacierają ręce i krążą nad wami, jak rój pszczół. Które zobaczyli swoją ofiarę, żeby urządlić. I tak samo te niska wibracyjne. Istoty. Szukają swoją ofiarę i znajdują. Wystarczy, że gdzieś nieszczelna aura, wystarczy, że, że się czujecie, wystarczy, że dominuje jakaś. Programa niskowibracyjne, czyli programa ze starego świata, z 3D. I już macie gości. Macie podczepy. To nie jest śmieszne. I nie trzeba lekceważyć takie rzeczy. Bo uwierzcie mi, pracuję kosmoenergetyką. I wiem, z jak ogromnymi problemami zwracają się ludzie, którzy mają podczepy. Uwolnić się od tych podczepów jest trudno. I zazwyczaj jest tak, że przychodzi jeden gość, ale jemu się nudzi samemu. I on zaprasza swoich kolegów i koleżanek. Ja mam nadzieję, że wy rozumiecie, o czym ja mówię, bo. Specjalnie używam dostępnego języka, żeby zrozumieli, że najpierw jeden potrzeb, później drugi, później trzeci, dopóki całkowicie nie weźmie nad wami kontrolę. Ja powiem wam, że jak słucham tę historię i na żywo, i online, ja tego się nie boję. Absolutnie nie. Ja pomagam tym ludziom, ale czasami ja jestem bezsilna, dlatego, że tam jest potrzebny bardzo silny egzorcysta, a czasami nawet nie jeden. Bo jeden może też nie dać rady. Czy może to się skończyć dla danej osoby? Może skończyć się nawet samobójstwem, bo ten człowiek on już nie żyje swoim myśleniem, tylko robi to, co każę mu to poczepiać. Bo to są rozumne istoty, żeby wiedzieć o tym. I kiedy przychodzi ten listopad. I ja widzę, jak przygotowuję się do tego horroru. Jak usłyszałam w tym roku, że to w radio. Zapraszamy do Kin. Przygotowaliśmy dla was cztery filmy mrożące krew w żyłach. Ja jestem pewna że mnóstwo ludzi poszło na te filmy i oglądali ich. Jakby te ludzie mogli widzieć ten świat subtelny. Co wtedy się dzieje pod czas oglądania tego filmu i ile tam istot niskowibracyjnych robią sobie imprezę, żyją вашим страхом вы бы никогда этого не сделали. А не для себя, а не для своих детей. Ведь если среди молодых людей, а я вижу, что есть множество сведомых, молодых родителей, то сделайте все, чтобы ваши дети Nigdy nie bawili się w to święte. Nie przybierali się, nie straszyli, bo do niczego dobrego to nie doprowadza. A teraz nagrywając ten film, przypomniała mi się, że to była bardzo dawno z 15 lat temu co najmniej 15-17 lat temu kiedy do mnie przyszła starsza osoba. Bardzo, bardzo delikatna Pani przyszła do mnie na Energetykę i zaczęła opowiadać swoją historię. Zaczęła od tego, że Pani Irina, jestem absolutnie normalna, proszę mnie uwierzyć, nic, z głową wszystko w porządku, tylko ja cały czas słyszę głos, cały czas. I on mi mówi to, co ja co ja mam robić? Ja nie chcę tego robić, ale ja nie mogę przeciwić się i robię rzeczy tak absurdalne. Nikt o tym nie wie, oprócz mojego brata. Nie wiedzą o tym moje dzieci, a zięć, bo akurat z córką mieszkała ta pani. Ja zaczynam z nią pracować kosmonargetyką, i mi pokazali to coś, co się działo na jej ramieniu, okropne. Nawet nie chcę nie opisywać wam to, co było na jej ramieniu. I na drugim sensie się ja do niej mówię: Niech Pani nie chodzi na cmentarz. A ona na mnie patrzy: Jak to nie? Ja mieszkam koło cmentarza. Ja 3-4 razy dziennie jestem na cmentarzu. Każda wodna chwila, ja się dam na rower i jadę. Jak więcej czasu mam, to idę na piechotę i tam spaceruję. Ja mówię tam, stąd pani i przyniosła sobie do domu to, co pani teraz nie daje żyć. Skończyło się wszystko dobrze. Poradziłam z tym potworem. Za rok zadzwoniłam do tej pani i ona powiedziała, że jest wszystko w porządku. Nie powróciła. Odczypiło się, oczyściło się to. I przestała chodzić na cmentarz. Wszystko to do jednego wora wam rzuciła, żeby zrozumieliście, że takie istoty, oni szukają ofiar. Nigdy, przy nigdy, nie mogą doczepić się do wysokowibracyjnych ludzi, dlatego, że oni jakby na słońce lecieli, się spalam od razu. Także bądźcie uważni, bądźcie ostrożni i nie chodźcie tam i nie róbcie to, co naprawdę już nie jest potrzebne w nowym świecie, w nowych realach, w nowych wibracjach. Z Wami była Irina.